z jednej, z drugiej strony. Sokołowski. Miał wolną pozycję, ale wstrzymał ten atak i nowa akcja. Natnicz faulowany przez Raczyńskiego. Tak, myślę, że można było wcześniej poszukać lepszej jeszcze pozycji do rzutu. Tutaj okazało się... Katnicz leży na boisku, nie podnosi się. Faul Raczyńskiego, ale tutaj jeszcze dołożył też swoje kolanko Mielczarek. Znów taka sytuacja podobna jak w poprzednim meczu, kiedy właśnie kolanami zderzyli się zawodnicy. Graham wtedy z Stefańskim i to kolano Grahama nie wytrzymało. Oby teraz nic się nie stało Duszanowi Katniczowi. Być może tylko mięsień zbity. Na pewno jest to bolesne. No nieprawdopodobna seria pecha Anwilu Włocławek. No jak to jest możliwe w ogóle? Widzieliśmy tę sytuację wyraźnie. Ostatni, jedyny rozgrywający, którego ma Anwil Włocławek, zniesiony z boiska przez kolegę. No rzeczywiście i ta sytuacja, no może tutaj nastąpić pewien przełom, bo bez